Każdego dnia w Polsce popełniane są setki przestępstw. Na kanale Kryminalne Wiadomości codziennie przedstawiamy mroczną stronę rzeczywistości. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę zajmującą się licznymi oszustwami w związku z zamieszczaniem w znanym serwisie internetowym fałszywych ogłoszeń. 7 zatrzymanych przez policjantów mężczyzn usłyszało zarzuty karne, a 3 zostało tymczasowo aresztowanych. Pod koniec sierpnia policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Kielcach zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz pomorskiego 7 osób podejrzanych o popełnienie wielu oszustw internetowych, a przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu na popularnym portalu ogłoszeniowym nieprawdziwych ofert wynajmu noclegów w kurortach wypoczynkowych. Podejrzani jako potwierdzenie wynajmu pobierali zaliczki na rachunki bankowe, z których środki wypłacali w bankomatach przy wykorzystaniu kodów szybkiej płatności. Podczas zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz nośniki, które będą poddane dalszej szczegółowej analizie. Łącznie w sprawie przedstawiono 422 zarzuty, w tym zarzuty dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Do chwili obecnej skontaktowało się 212 pokrzywdzonych. Sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury regionalnej w Krakowie, gdzie zostali przesłuchani, a wobec 3 z nich prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, bo nadal kompletowany będzie materiał dowodowy celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z przestępczym procederem. Słucham. Dzień dobry, tu policja. Prowadzimy akcję przeciwko przestępcy, który próbuje włamać się na pani konto bankowe. Pani pieniądze są zagrożone i musi pani natychmiast przekazać je w bezpieczne miejsce. Takie słowa usłyszała w swoim telefonie starsza kobieta. We wtorek, 5 września, do komisariatu policji w Gryfowie Śląskim zgłosiła się 71-letnia kobieta, która została oszukana i straciła 42 tysiące złotych. Sposób działania przestępców kolejny raz był powielony. I niestety kolejny raz skuteczny. Starsza pani otrzymała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Przedstawił się z imienia i nazwiska oraz podał swój stopień służbowy. Mężczyzna twierdził, że prowadzą policyjną akcję mającą na celu zatrzymanie sprawcy, który próbował włamać się na konto bankowe seniorki. Jej pieniądze nadal były zagrożone i aby ich nie stracić, nakazał udać się do placówki bankowej, wypłacić i przekazać pieniądze osobie, która po nie przyjdzie. Celem zweryfikowania autentyczności prowadzonej akcji mężczyzna powiedział, by kobieta wybrała na telefonie numer 112. Wówczas odezwał się inny mężczyzna, potwierdzając wiarygodność całego zdarzenia. Następnie kobieta udała się do banku, skąd wypłaciła 42 tysiące złotych, które zostały odebrane przez nieznajomą kobietę. Jak obiecywał fałszywy policjant, pieniądze miała odzyskać 5 września. Niestety do tego nigdy nie doszło i wtedy kobieta zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszusta. Tego samego dnia w Słubicach oszuści także wykorzystali słabość starszej osoby i działając na jej emocjach, odebrali jej oszczędności życia. Wystarczył tylko telefon i zmyślona opowieść, która dotyczy bezpieczeństwa osoby najbliższej. Tylko tyle i aż tyle, by 86-letnia seniorka uwierzyła w historię przedstawioną telefonicznie przez kobietę podającą się za policjantkę. Kobieta usłyszała, że jej córka spowodowała wypadek, w którym zginęła ciężarna kobieta. Następnie fałszywa policjantka poinformowała o konieczności przekazania pieniędzy rodzinie zmarłej, aby jej córka nie trafiła na kilka lat do aresztu. Przedstawiła, że możliwe jest uniknięcie kłopotów w zamian za przekazanie adwokatowi rodziny 200 tysięcy złotych. W trosce o wolność swojego dziecka słubiczanka zebrała wszystkie swoje oszczędności i zgodnie z otrzymanymi wskazówkami spakowała je do kosmetyczki, którą zostawiła na parapecie przed domem. Było tam blisko 85 tysięcy złotych, a zawartość kosmetyczki odebrał mężczyzna, którego policjantka przedstawiła jako adwokata rodziny. Następnie poinformowała starszą kobietę, że po przekazaniu pieniędzy córka wróci do domu. Chwilę po zakończonej rozmowie do domu wróciła córka kobiety i niestety okazało się, że była to zmyślona opowieść, a starsza pani stała się ofiarą oszustwa bezwzględnych przestępców. Jak informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach Paulina Kęsek, 30 sierpnia po godzinie 22 do sklepu spożywczego przy ulicy Starokościelnej w Tychach wszedł mężczyzna w czapce z chustą na twarzy. Po wejściu do sklepu oddał strzał w powietrze z przedmiotu przypominającego broń palną
Podszedł do ekspedientki, odepchnął ją i zażądał pieniędzy, mówi młodsza aspirant Paulina Kęsek. Kobieta spełniła żądanie napastnika, wydając mu z kasy 2000 zł. Podczas opuszczania sklepu sprawca oddał jeszcze kilka strzałów w powietrze i oddalił się wraz z kolegą, który stał na czatach. Po zgłoszeniu zdarzenia na miejscu pojawiły się policyjne patrole wraz z ekipą dochodzeniowo-śledczą. Po analizie zapisu z kamer inteligentnego systemu zarządzania i sterowania ruchem, śledczy ustalili sprawcę napadu oraz jego znajomego, który mu w tym pomagał. Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili miejsca pobytu obu mężczyzn i już kilka godzin po napadzie zostali oni zatrzymani. Okazało się, że do oddania strzałów użyli wiatrówki zasilanej nabojem zawierającym dwutlenek węgla. Grozi im do 12 lat więzienia. Pod koniec marca tego roku funkcjonariusze Mazowieckiej Administracji Skarbowej przejęli paczkę z zawartością 10 kg marihuany, a do zdarzenia doszło w trakcie kontroli przesyłek na lotnisku Chopina w Warszawie. Adresatem przesyłki był odbiorca z Poznania. O swoim odkryciu funkcjonariusze poinformowali policjantów i to właśnie w tym momencie do akcji wkroczyli policjanci Centralnego Biura Śledczego. Którzy przy wsparciu kontrterrorystów z Poznania tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn wraz z odbiorcą przesyłki. Sprawa nie zakończyła się jednak na przejęciu narkotyków i zatrzymaniu tylko dwóch mężczyzn. Z zebranych informacji wynikało, że za proceder mogą być odpowiedzialni członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. W celu rozpracowania tej grupy komendant główny policji powołał specjalną grupę śledczą, w skład której wchodzą policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze skupili się na ustaleniu osób mogących brać udział w procederze, a także sposobu ich działania. Wynikiem ich pracy było zebranie informacji o członkach gangu, którzy, jak się okazało, za pośrednictwem komunikatorów internetowych założyli sklep, w którym sprzedawali środki odurzające przemycane z USA do Polski za pośrednictwem firm kurierskich. Według śledczych, członkowie grupy mogli przemycić w ten sposób co najmniej 100 kg marihuany. Następnie na początku kwietnia funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ponownie na warszawskim lotnisku ujawnili następną paczkę. Tym razem przesyłka była adresowana do Wrocławia. Niespełna miesiąc później w Poznaniu zatrzymano dwóch podejrzanych, którzy w prokuraturze okręgowej usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo mężczyznom przedstawiono również zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Pod koniec sierpnia policjanci przeprowadzili największe uderzenie w gang. Zatrzymali 8 osób, a akcja została przeprowadzona w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i w Warszawie. Zatrzymane tym razem osoby również zostały doprowadzone do prokuratury okręgowej w Poznaniu. Łącznie w śledztwie występuje 12 podejrzanych i zabezpieczono ponad 20 kg marihuany oraz 50 tysięcy złotych. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.